Z tej strony Maciek i witam Was na moim nowym kanale. Witam wszystkich kochani, ja jestem Maciek, to jest oczywiście kanał Nowa Lego i witam Was w tym jakże jubileuszowym odcinku. Dzisiaj 17 stycznia 2022 roku. No i cóż, dzisiaj właśnie mija dokładnie jeden rok, odkąd na moim kanale pojawił się mój pierwszy film. Rok 2021 to rok dość przełomowy, jeżeli chodzi o klocki Lego i mnie. Po pierwsze, po 20 paru latach powróciłem do klocków i cieszę się nimi na nowo. Odkrywam je każdego dnia i bardzo się z tego cieszę. Dają mi one radość, o to przecież w tym wszystkim chodzi. Po drugie, założyłem swój kanał na YouTubie poświęcony właśnie klockom Lego. Pokonałem pewne bariery, które były związane z tym, że założyłem kanał, czyli musiałem usiąść, tak jak siedzę przed Wami teraz, bo Was mówię, musiałem usiąść przed kamerą i zacząć nagrywać. Mój pierwszy film, piękny, jaki super nie jest, a pamiętam, że tych podejść do tego pierwszego filmu zrobiłem naprawdę mnóstwo i dopiero po którymś tam dziesiątym razie byłem zadowolony na tyle, żeby kliknąć później upload i wrzucić to do sieci. Wiele się od tego czasu zmieniło. Mam nowe zestawy. Wróciłem do klocków oczywiście ze swoich wczesnych lat dziecięcych. Te zestawy na samym początku pokazywałem Wam. Jeszcze nie wszystkie do końca Wam pokazałem. Kupiłem sobie masę nowych zestawów. Zmieniłem miejsce trzymania klocków. Tu, gdzie jesteśmy oczywiście w moim Lego Roomie, który cały czas jest w budowie. Poznałem masę fantastycznych ludzi, byłem w paru świetnych miejscach, jeżeli chodzi o klocki i naprawdę poznałem świetne community, które jest wokół klocków. Zakładając kanał rok temu, nie stawiałem sobie jakichś konkretnych celów. To nie chodziło o to, żeby przez ten pierwszy rok, czy przez jakiś tam czas zdobyć subskrybentów, mieć ileś tam wyświetleń. Oczywiście w głowie każdego twórcy jest coś takiego, że no chciałby to w jakimś tam czasie osiągnąć, ale postawiłem sobie za cel, żeby mieć chociaż 100 subskrypcji i wtedy myśleć dalej. Po pierwszych 100 subskrypcjach było 500, no i teraz mamy prawie 800 subskrypcji po roku trwania kanału. Czy jestem zadowolony? Jak najbardziej tak. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle ludzi, którzy będą chcieli mnie oglądać, którzy mnie wspierają, komentują. Są ludzie, którzy cały czas, praktycznie pod każdym filmem pojawiają się na moim profilu i komentują, dzielą się spostrzeżeniami, krytykują, chwalą. To jest bardzo przyjemne, to jest bardzo miłe i bardzo potrzebne i bardzo mi się to podoba i jestem wdzięczny właśnie za to, że tak się dzieje, że jest pewna grupa ludzi, która po prostu mnie ogląda i to, co robię, jest dla kogoś w jakimś tam stopniu istotne. Dzisiaj mamy 17 stycznia 2022 roku, więc celebruję ten swój pierwszy roczek bycia na YouTubie. Z tego względu chciałbym Wam wszystkim serdecznie i bardzo, bardzo gorąco podziękować za to, że jesteście tutaj ze mną, za to, że komentujecie, za to, że ślecie miłe słowa, wspieracie, a także krytykujecie, co oczywiście w jakby życiu każdego twórcy YouTube'owego jest bardzo ważne, ponieważ no, krytyka, konstruktywna krytyka pozwala jak najbardziej rozwijać się do góry i o to w tym wszystkim chodzi. Czy będę tutaj za rok? Będę. Na pewno będę, bo nie zamierzam przestawać tego robić i będę dalej kupował klocki, będę dalej nagrywał recenzje, będę dalej nagrywał vlogi, więc czy chcecie, czy nie, ja tutaj będę. Jeżeli zostaniecie ze mną, to super. Bardzo mnie to cieszy i jestem za to ogromnie wdzięczny. Są urodziny, więc oczywiście muszą być prezenty. I ja sobie prezentu robić nie będę z tej okazji, ale odwrócimy to w drugą stronę i ja zrobię prezent dla Was. No i żeby otrzymać prezent ode mnie, co trzeba zrobić? Zasady są banalnie proste. Pierwsze, co trzeba zrobić? Polajkować ten film, który właśnie oglądasz. Po drugie, trzeba napisać w komentarzu pierwsze urodziny. Takie dwa słowa, pierwsze urodziny. Co dalej? Trzeba subskrybować mój kanał i
to wszystko. Nagrodą, którą można zgarnąć, zastanawiałem się nad tym, co mogę zrobić. Oczywiście będzie to nagroda klockowa. Zastanawiałem się, czy to ma być jakiś konkretny zestaw i stwierdziłem, że nie. Osoba, która wygra losowanie, otrzyma zestaw o wartości 300 zł, który będzie dostępny na LEGO Shopie w danym momencie i ta osoba wybierze sobie konkretny zestaw do 300 zł. Ja ten zestaw zakupię i później wyślę do osoby, która wygra giveaway. Fajne, co nie? Klocki za darmo, 300, no to też nie jest tak chyba słabo, więc można coś fajnego wybrać. Jeżeli chodzi o serię, to absolutnie osoba, która wygra, ma do tego wolną rękę i może sobie wybrać, co tylko chce. Pomyślałem właśnie, że w ten sposób będzie to fajne i takie bardziej chyba zachęcające, więc tak to wygląda. Like pod filmem, komentarz, pierwsze urodziny, subskrypcja oraz, no co, trzeba będzie później losować. Dzisiaj jest 17 stycznia, zrobimy sobie to tak, że konkurs będzie trwał przez 2 tygodnie, czyli do 31 stycznia. Tak, to będzie poniedziałek, 31 stycznia. Wtedy konkurs się zakończy jakoś po początku lutego, 1, 2, może 3 lutego zrobimy losowanie i wybiorę szczęśliwca, który otrzyma zestaw o wartości 300 zł, który sobie sam wybierze. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tutaj. Wspierajcie mnie dalej. I co? Widzimy się w kolejnych filmach. Przypominam, like, komentarz, pierwsze urodziny, subskrypcja tego kanału oraz losowanie odbędzie się za 2 tygodnie, raczej może giveaway zakończy się 31 stycznia, czyli od dzisiaj macie równe 2 tygodnie na to, żeby wykonać wszystkie te 3 bardzo, ale to bardzo trudne zadania. Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, robiłem już raz konkurs i zrobimy to na tej samej zasadzie, jeżeli chodzi o losowanie. Tym razem postaram się zrobić to live, aczkolwiek nie chcę tego obiecać, ponieważ może być z tym problem, jeżeli chodzi o live, ale postaram się to zrobić na live, aczkolwiek tego nie obiecuję. No cóż, nie przedłużam. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, my widzimy się w kolejnym filmie i pamiętajcie, żeby zostawić like pod tym filmem, komentarz, pierwsze urodziny oraz subskrypcję, a my widzimy się już bardzo niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć i jeszcze raz dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście. Do zobaczenia.